Ustawa refundacyjna obowiązuje już 2 lata. Co się udało, co się nie udało? Gdzie są słabe punkty, a gdzie są mocne punkty tej ustawy? Z naszego punktu widzenia, to znaczy konsultantów i analityków, ustawa refundacyjna jest objawem większej zmiany, która zachodzi w systemie. To znaczy z jednej strony poszukiwania przez płatnika oszczędności i próby przesunięcia pieniędzy w ramach alokowanych środków między sektorami. Z drugiej strony jest również pewnego rodzaju objawem tego, co się dzieje na całym świecie, czyli poszukiwania sposobu na kupowanie większej ilości zdrowia za te same pieniądze. W związku z tym ustawa tutaj jest typowym przykładem takiego działania, które powoduje, że leki, które do tej pory kupowaliśmy za jakąś sumę, kupujemy podobną ilość leków za sumę wyraźnie mniejszą. Więc z punktu widzenia płatnika nastąpiło tu bardzo takie pozytywne przesunięcie, czyli znacznie mniejsze środki muszą być alokowane do zakupów leków. Równocześnie ustawa spowodowała szereg bezpośrednich i pośrednich skutków w całym systemie ochrony zdrowia. Przede wszystkim pacjenci w różny sposób skorzystali bądź nie na tej ustawie, to znaczy niektóre osoby muszą dopłacać znacznie więcej niż poprzednio, niektóre osoby dopłacają mniej. Myślę, że przy przeciętnym średnim wzroście, czy wzroście średniego, średniej opłaty, dopłaty do leków, można powiedzieć, że nierówności w dostępie do leków zapewne wzrosły. Jeżeli te dopłaty, patrząc na cały segment leków na receptę, wzrosły, oznacza to, że niektórzy pacjenci mają zapewne utrudniony dostęp do leków i w związku z tym na przykład pewnie się nieskutecznie leczą. Czy uważa pan, że ten pułap 17% to jest właściwie ustawiony pułap, czy powinno być więcej pieniędzy? Ja nie sądzę, żeby takie administracyjne dekretowanie pułapu było właściwym podejściem do myślenia o całym systemie. To znaczy myślę, że system, że alokacja pieniędzy powinna się odbywać według pewnego rodzaju planowania zasobów i alokowania środków do tych zasobów w perspektywie długoterminowej. I takie zasady jak 17% wprowadzają sztuczne, niepotrzebne i właściwie niefunkcjonujące de facto ograniczenia.